Rozróżnienie pomiędzy charakterem poszczególnych zejść. Istnieje różnica pomiędzy zejściem wierzących w charakterze Kościoła, na przykład zejście, którego nadrzędnym celem jest oddawanie czci Bogu i obchodzenie pamiątki Pańskiej, zejście na modlitwę czy głoszenie Słowa Bożego, a zejściami, podczas których słudzy Chrystusowi sprawują służbę na swą własną odpowiedzialność, na przykład ewangelizację, szkółka niedzielna i specjalnie zwołane zebrania z okazji odwiedzających braci, które nazywamy na przykład wykładami Słowa Bożego, podczas których pojedynczy bracia pouczają lud Boży. Te ostatnie zwoływane są przez poszczególnych braci, którym dzieło takie leży na sercu i obdarowani są przez Pana do takiej służby oraz czują, że powierzył im odpowiedzialność budowania ludu Bożego. W swym charakterze różnią się zasadniczo od zejść zboru jako miejscowej reprezentacji całego Kościoła i podlegają odpowiedzialności tych, którzy się ich podejmują. Zejścia takie mogą być prowadzone przez jednego brata lub kilku współpracujących ze sobą. W odróżnieniu od nich podczas zgromadzeń lokalnego zboru w celu oddawania czci Bogu, wspólnej modlitwy, czytania i głoszenia Słowa Bożego obowiązuje wolność ducha, by użył kogo zechce ku błogosławieństwu zboru. Zejścia takie mogą być prowadzone przez jednego brata lub kilku współpracujących ze sobą. W odróżnieniu od nich, podczas zgromadzeń lokalnego zboru w celu oddawania czci Bogu, wspólnej modlitwy, czytania i głoszenia słowa, obowiązuje wolność ducha, by duch użył kogo zechce ku błogosławieństwu zboru. Wszyscy członkowie ludu Bożego są kapłanami i mogą śmiało przystępować do miejsca najświętszego w celu oddawania Bogu czci i modlitwy. Dlatego każdy z braci, siostry są napomniane, aby nie zajmować publicznej roli mówcy w Kościele, o czym mówi 1 Koryntian 14:34 i 1 Tymoteusza 2:11-12. Więc każdy z braci może wielbić Pana słyszalnie, prowadząc w ten sposób wszystkich obecnych świętych do uwielbienia czy modlitwy. Piotr odsłania nam prawdę, że wierzący są kapłaństwem świętym, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa oraz kapłaństwem królewskim. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 5 i 9 werset. Ufamy, że tych kilka wyjaśniających zdań pomoże naszym przyjaciołom, którzy czytają z uwagą Słowo Boże, zobaczyć w nieco jaśniejszym świetle Bożą drogę sprawowania służby w Kościele. Jeśli ktoś zapyta, czy jest to praktyczne, czy to funkcjonuje, odpowiem z głębi przekonania. Z całą pewnością tak. Sprawdziło się to w przypadku pierwotnych zborów i bez wątpienia funkcjonuje i dzisiaj w tysiącach zborów dookoła świata, gdzie chrześcijanie postępują według tych prostych biblijnych zasad.